Siemka ludziska, to ja, Awek. A to I Am vs Predator, następny odcinek. Chyba wyczekiwany przez was już od długiego czasu. To jest nasz Predator. Dałem mu imię Predator Patryk. I nie obraźcie się, ale dlaczego Patryk? No tak, Predator i Patryk, no tak, no pasuje do niego. Nasz Predator właśnie czeka, aż nim poruszę, ale zaraz, tylko dźwięk ustawię, bo pewnie jest za głośno dźwięki gry. Dobra, już jestem. A gdzie nas ten... Aha, tu jest nasz ten pojazd. Z bliska możemy go zauważyć. Kamuflaż Jałdżyły, bo tak się nazywa ta rasa. Jest tak, że z daleka nie zobaczysz człowieku nic, ale... No widać jednak, że tu jestem statek jego, ale nie za bardzo, tak czy nie. Dobra, skokem rokem. Jep. Z. Dawno w tą grę nie grałem, powiem szczerze, i nie pamiętam, jak to się gra. O właśnie. Marlow, czyli ten statek, który zniszczył nasz krążownik, to właśnie nazywał się Marlow i właśnie ci żołnierze mówią o właśnie tym statku, który rozwalił nasz statek. Zauważcie, że oni są podczerwieni i mają kolory, ale ręce naszego Predatora nie są już tak ciepłe, jak i w ogóle wszystko inne. Zauważmy, że to jest standardowy pole, tak normalnie widzi Predator. No, w normalnych filmie właściwie, Alien vs. Predator właściwie. No i to widać, tak. Tu to, co widzicie tutaj na ekranie, to jest pas z zdobyczą. Nacisnąłem akurat Shift, bo jest na tryb skupienia i teraz widzę ten pas. Niestety mi się po formatowaniu prawie wszystkie statystyki się zrestartowały, wszystko. To jest sierżant, to tamten jest, musi być szeregowy. Ja zaraz wezmę sobie ten pasek, bo achievement jest za niego. Fajnie to wygląda właściwie. O, teraz już wróciłem do normalnego. Trochę mi za szybko myszka śmiga, ale to się poprawi najwyżej. Od razu mówię, że będzie Mordor, będzie dużo krwi, odrywanych głów i w ogóle. No to do ludzi o słabych, o homofobii proszę o, żeby nie oglądać. Tak, zestartowały mi się wszystkie statystyki. Wszystko, dosłownie. Tak samo, no wszystko, zapisy, wsio. Co było, to z ten mi. Bieda wszystko. Firma Wenlay Yutani. Wenlaya Yutaniego. Jak oglądaliście film Prometeusz, to będziecie wiedzieć, o co chodzi, bo tam też jest właśnie o tym panu Bishopie Wenlayu Yutani. Też nie, tam nie ma o nim, tylko w opcji jest o nim. Coś tam jest, kapralu. Aha, bo mam się poruszać cicho, a tego nie robię. Fajnie. Dobra. Nie skomentuję, co to kurwa jest. Ja pierdolę. Aha.
nasi... ci... jak oni się nazywają? Marines? Idą w moją stronę. Będą szli raczej. Oj, nie to. To mi się podobał Predatora, że ma właśnie ten tryb skupienia i może skakać gdziekolwiek mu popadnie, jak małpa. Jak małpa to dość porównanie takie dziwne, ale to tam dla mnie... O, filmik. Tak, dlaczego ja nie nagrałem ten? Nie nagrałem samouczka, bo uważam, że to będzie za nudne dla was. Gram na poziomie normalnym, jak to normalnie. O kurde. Odwrócenie uwagi i poproszę tego pana tutaj. Oczywiście Jałdża znają nasz język, to więc nie jest nam ich obce. Te rośliny mogłyby się nie ruszać, to by nie zdradzały mojej pozycji. Tego pana zlikwiduję za pomocą egzekucji. To nawet możecie zobaczyć. Jeszcze nie ma. I... O, piękny! O kurwa! Ja pierdolę. O, to było mocne, awesome. Dobra, trzeba następnego. A właściwie gdzie... Było ich więcej, ja pamiętam, było ich czterech. Oj, a ja zapomniałem, że kamuflaża nie mam. Aha, bo po każdym ataku mi się kamuflaż wyłącza. Wyłącza. O, widzicie? Jest jednak jeden jeszcze. A ja myślę, że tuż... Skradanie jest moim autorytetem, więc mogę ich zabić po cichaczu. I łepek! A ich tu dwóch jest, patrzcie. Chwyt i co? Będzie i... O, tętnica. Oto już mamy na swoim koncie czterech Marines. Chyba w którymś rogu ekranu zrobię sobie licznik. Iru zabiłem, ile co zabiłem. Kurde, nie ten przycisk R-ka miała być. Chyba, ale nie jestem pewien, ale raczej zrobię, co nie? Będzie to ciekawi. Ile ksenonów, ile Marine. Sorry, że tak to po cichaczu idę, ale to... priorytet i audyczy. Po cichaczu wszystko załatwić. Nie wiem co znaczyło, bo nie ma tutaj pełnego tłumaczenia. Ta gra jest po angielsku z polskimi napisami. A ja angielskiego, sorry, ale nie w ząb. Uczę się niemieckiego. Ten pan ma latareczkę. Ale ten pan już chyba długo na mnie pożyje, jeszcze mu zostało tak kilka sekund życia. Nawet mniej. Na pewno? A ja jestem! I o kurwa! Z kręgosłupem głowę wyrwał, wy to widzieli? O, w dupę. Niezły. Nie wiem, po co kamuflaż włączyłem, skoro i tak ludzi tu nie ma, ale dobra. Później będzie jazda niezła, powiem wam tak szczerze. Zniszczę to, bo mnie to gorre denerwuje. Jep, laptop. Fajny taki laptopik. A to mi się podoba, że mam funkcję zbliżania. Fajny. Tylko szkoda, że musiałem go zniszczyć. To jest polowy laptop. Pewnie zdziwicie się, dlaczego mam taki mały pasek, ten biały, to jest pasek naszej energii. I takimi właśnie węzłami możemy sobie zasilić
energię naszą, czyli będzie ona jest potrzebna do działka plazmatycznego i min detonujących. Ale później wam pokażę, jakie są fajne tego pułapki. Nie pytam się, co to jest. Nawet mi nie piszcie w komentarzach, co to jest dokładnie. Nie piszcie! Bo kurde będę hejtował. O kurde, przepraszam. Kawę kropli mu tnął w gardle. To jest młodzik. Typu pazur. Poznaję po masce, bo mam taką maskę takiego predatora odblokowanego na multi. I niestety musimy go zdetonować. O. Dziękuję. Chodź tu, głupia mento. Dobra, jeden zabity. A, w szkoleniu to w zęce zabiłem. Gdzie one są? A tu jest jeden, no proszę. Ja trzymam shift dla tych, co nie wiedzą, jak się gra predatorem i wtedy naparzam w przeciwnika. Nie mogę tu skoczyć, co najgorsze. Tak, to będzie tak długo pikało, aż nie odejdę na bezpieczną odległość. Takie są te bransolety. Ale tak mówiąc do końca, te bransolety wybuchają z siłą 5 kiloton. No, w filmach oczywiście. No i właściwie ta bransoleta wybuchła teraz, nie robiąc na mnie wielkiego wrażenia, bo powinna wybuchnąć się 5 kiloton. A to chyba z naszego młodzika dzieło. Pyszne. Wiem. Dziwi mnie jedno, powinno być tu mnóstwo ksenomorf. O, chyba że w tym teraz będą. Rozpierdol! Wynocha. Ja się dziwię Royowi, że nie nagrał z tej gry tego prymitywny. Jak on to... Jak to jego seria? Zagrajmy z Royem, czy jak to się nazywa, bo ja nie pamiętam seryjnie. No, który pierwszy? A masz, ty smato. Masz, ostatniego... O, właśnie. Masz! Gin, dziadzie, ty! Fajnie ten... A ciebie na specjała biorę. Masz, wyrwę ci jęzor, amato. O kurna, bije mnie druga. Ciebie też na chwyta biorę. Połamie ci na pół, o proszę. Fajna pamiątka. A zapytacie się, dlaczego tak dziwnie głucho słychać? Niski poziom zdrowia. Ha. Naprawdę to boli, nie wierzcie mi. Nie próbowałem tego może nigdy, ale to boli pewnie jak skurczybyk, skoro ten predator tak trzy mordę. Skoro Patryk trzy mordę, tak. I nie skrzeżacie mnie o to, że ja nazwałem tak predatora. Tak. Fajnie. Fuck, co ja robię? Listen up, Marines. The fence is back online. But stay alert. Tak, bądźcie ostrożni. We may still have hostiles in the compound. Fajnie. Dwóch. Widzę jednego. Teraz wspomnę. Trzech w sumie mamy. Spieprzaj.
mamy na pełni węzeł mocy. Malutkie one są. Na razie widzę 3 Marine, ale mi też składki spadły do 16 z 30. Nie wiem, co to może przyczyną, ale... O, dobra. No, do 40 się podniosły. To jest działko strażnicze. To są opary. Tu jest jakiś jeszcze Marine. Widzę po świetle. Świetle. Co to za problem? Kurwa, kurewski problem. Pierdziele. Żebym nie patrzył tak na... Żebyście tu coś widzieli z koloru. Ale naprawdę, fajna tu jest grafika. Na chwytaka cię biorę. I przebiję cię, jak prosię. Fajnie. Czeka na następnych. O, idzie następny. Walnąłbym go z działka, ale... Tam jest węzeł. To jest aż 2. To nie. Kuźwa. Skrzaniłem sprawę, powiem wam. Spierdoliłem, spieprzyłem. Tu jest część Marlowa. Xenomorf mógłby się tu spokojnie stoczyć. Pamiętam, o właśnie, jest tam pas ze zdobyczą. O właśnie. Podstęp 8. Bogactwo i fała. No, kuźwa. No kurde. No. No idź. Wyżej, więcej, niech 20. Teraz już 14, fajnie? To 30! Kurwa mać, pierdolne na zawał. Nie widzę go. O, tu jest. Jaki cwaniaczek. Ja cię z noży pojadę. Owe hir, kurwa. Co tam się dzieje? Niektóre teksty mnie rozwalają. Co tam się dzieje do jasnej ciasnej? Gówno się dzieje, kurwa. O, węzeł mocy jest wolny. Tylko jeszcze upewnię się, że nikt mnie nie widzi. Tak, nikt mnie nie widzi. Doładuję. O, teraz już lepiej. I zauważcie, że ten pasek już mi wzrósł. Ja nie wiem, czy on jest błękitny, czy on jest jaki, czy on biały jest. Mnie to fali. Biały dla mnie jest to. Białe jest białe, czarne jest czarne. Aha, tam jest ten pas. A mnie wąsy swędzą. Tu mi się wydaje, że... A nie, jest pod napięciem. Ale częściowo już nie. O, już mamy 6. Muszę mieć ich 45, a one są gdzieś się poukrywane w lokacjach różnych. O! Chodź tu. Kurwa, jaki ja błąd zrobiłem, wiecie? Pożałuję tego, mówię wam. Ale od czego mam działko? O kurde, rozczłonkowało ich to. Sorry, ale chyba nikt nie przeżył. O, jeszcze jeden. Tego powaliło jedynie. Ale piękną dziurę zrobiłem w podłożu. I teraz jest problem, bo on mnie chyba widzi. Ta taka maseczka pod trójkątem to znaczy, że albo mnie widać, albo nie. A to jest moja krew. Zielona. O,
akurat poszedł tam, gdzie chciałem. Zobaczcie, jaka piękna małpka. Jeśli coś się spodziewasz, śmierć. Tylko się tego spodziewasz. Mówię ci, o właśnie, tętniczka. Wybacz, stary, ale cię nikt już nie będzie słyszał. Kampania Marine jest też bardzo klimatyczna. Najbardziej klimatyczna z całej gry. Bardzo mi się ona też... Wagon przywieźli! Zapomniałem o działku. Skleroza nie boli. Te mole. Zapomniałem na śmierć o takim szczególe. No widzicie, czasem to tak właśnie jest. O, to jest chyba skrzynka z bezpiecznikami. A przepraszam. O, i jeszcze dwóch dodatkowych. O, i się znowu, kurwa, coś dzieje. Nie wiem, co się dzieje, jak coś... Gate one. Dwóch. Dwóch to nie problem, ale... Jeśli by było ich więcej, byłoby jeszcze gorzej. O, mój drogi panie... Wiesz, ty będziesz chyba... Nikogo nie widzisz. Chodź, chodź, mój ty durre. Sztuczna inteligencja zawsze była głupia. Zawsze są głupi tacy. A tu już trupa znalazł mojego jednego. Chociaż nie, dlaczego nie zauważył go, bo powinien zauważyć. Koło Marlowa. Ty śmieciu. Jak on mnie zauważył? Musiałem. I wydrzał mój mordę. To jeszcze nie jest połowa misji. To jest dopiero chyba jedna któraś. Jedna trzecia misji. Kuźwa, naszą główną misją jest... nie to, ale wysadzenie trzech brasolat młodzików w powietrze. No gdzie jest ta... Gdzie jest ten pioruński marin? No ale tak daleko nie chciałem skoczyć. Dziwne. Powinien tu być. I chyba go znalazłem. Zapytam się jedną rzecz, jak on mógł mnie zobaczyć, jak, że nie do niego celuję, skoro ja celowałem mu za jego plecy, to ja co, kątę oka? Dobra. To. A to zostawię sobie na później. Skradajmy się. Nie gadajcie, że tu jest jeszcze jeden marin. Bo ja tego nie zniosę. Punkt kontrolny. Nie lubię światła za specjalnie. O, skanery siatkówki. Możecie sobie poczytać, zatrzymać. Gin szmato pierdoluna. Łeb ci oderwałem. Fajnie. Im więcej tych. Mamy. I główka. O właśnie. Pięknie. A. Znajdź laptop sterującymi działkami. Znowu muszę taki piękny. Kupcie. Dajcie mi ktoś taki. On chyba ma. Aha, tylko DF9 ma. Miała klawiatura taka standardowa jest do F12. Chociaż z Macintoshy to jest klawiatura 12. Do F16. Kurde, ja chyba... Aha. Dobrze. Wiem już, co zrobiłem.
ogrodzenie musiałem chyba wyłączyć, a za to ksenomorf! Kurde! Haha, jestem sprytniejszy i co? Franco, łamie ci głowę, albo wyrwę ci jęzor. Jęzor, kurde, jeszcze jeden, no! Szybciej! Chciałem go na specjała, ale nie udało się. Fuck! To bolało. To mi się podoba, że taka podłoga jest na zżarta od kwasu, ale to... Kurna, skąd on tu się wziął? Gin szmato. Tu możecie zobaczyć rozczłonkowanego ksenomorfa i tutaj jeszcze idzie do mnie jeden. Tobie chyba oderwę głowę, albo przetnę ją na pół. Albo nadzieję. Nie wiem, nie znam tych wszystkich ataków specjalnych, ale będzie okazja do ich naparzania już nie raz. Ile już ksenomorf zabiłem? Ktoś policzył? Ale tutaj, w tym bazie. Bo ja już nie liczę. Pamiętam Alien vs Predator 2, bo to jest 3. Leczył się Predator za pomocą energii. O ile dobrze pamiętam. Ale nie grałem w tą część Predatora, więc nie będę kłamał. I se pofruwam. Ja uwielbiam Predatora z tego powodu, bo tak fajnie skacze sobie łukiem. Ale śmieszny dźwięk. O, przepraszam. O, odbiło mi się. Jest zbrzydło. No, nikogo nie ma, kurna. Nie, kurde, święty Mikołaj. What's going on here? Co to? To nie, nikogo tu nie ma. Stand down. Padnij? A co ja, kurna? Wasza matka? Macie zginąć! Kurde, zginąć! Okay, I'm coming. O, następna kolejna kółka. Sorry, że tak syczę, ale mi tak wygodniej. Ta pani idzie w naszą stronę i bodajże jest też na krótko ścięta. Jak tam ta paniusia, bo nie spotkałem w całej pierdzielonej tej grze kobiety z długimi włosami. No seryjnie, ale nigdy nie spotkałem. I see you! Przybita tchawica i płuco lewe. Prawe, przepraszam. No i teraz chciałbym zaryczeć sobie, ale nie ma takiej funkcji w tej grze niestety. Dupa. Tak jeszcze pokażę wam. Predator po wejściu do wody zanika mu kamuflaż. Wiele myślało, że to jest mit. To nie jest mit. To jest prawda. Ja się boję, że to działko może mnie strzelać. Jeb do góry. Nie wiem, ile ten odcinek ma minut. Nie mam tu czasomierza żadnego. Czasomierza. A wy tak w ogóle napiszcie mi w komentarzach, bo was jest 35 już widzów. Szkoda, że nie jesteście w tysiącach. Nie liczy się was w tysiącach. Szkoda bardzo, bo bym się ucieszył. No ale lepszy ryc niż nic. Tam widzę kolejną parę marin. Nie pytajcie mnie się, dlaczego taki jest ten schrapniały głos z magnetofonu Predatoru, bo mogę tak mogę powiedzieć. Patryk najwyraźniej jest krwiożerczy, a tu kurna miał być jeden, nie dwa marin. Boże, to był drugi. Widzisz, a nie gdzieś. Jak tu nikogo nie ma? Nikogo nie ma? Patryk jest, kurde. Jebź, dzidy! Oj, nie tak miało to być.
To miałoby inaczej wyglądać, ale dobra. Tu jest jeszcze jeden człowiek. Odwrócenie uwagi. Wiem, że tak trochę za daleko to ich daje, ale mi tak wygodniej. O, już mi zgasło. Najbardziej się obawiam tego działka, bo ono jest... Ona ma skaner biologiczny. No to jest skaner biologiczny i to, co nie jest pochodzenia ludzkiego, będzie zabijało. Będzie strzelał do tego. A do ludzi będzie normalnie... No, przyjazne po prostu. Tam mam iść, pokazuje mi strzałka chudu, ale ja chcę wyrżnąć tych wszystkich marin, bo nie lubię ludzi. Niektórych, a w szczególności jeśli to są pyszni marini. Patryk, zabijaj go! O. Znowu go przebiłeś jak prosię. A nie, złamałeś jeszcze mu kark? O, brawo Patryk, pomyślałeś. Ale nie obraźcie się ludzie z pod imieniu Patryk, bo ja to tak dla żartów tak wymyśliłem na niego imię. I nie hejt, tak dla żartu. Nie to, żeby kogoś urazić, obrazić. Tak dla zabawy to wymyśliłem na niego imię Patryk. Bo myślałem nad innymi imionami. Nasza ksenomorfa nazywała się... Szóstka. Co to, cholerstwo? It ain't human. Think there are any more of them out there? Sure hope not. Just keep your eyes open. Is there anything out here that doesn't hit our mać. Czy pan jest głupi? Ale rzeczywiście. Jak pan jest głupi? Ale rzeczywiście. Ja się pytam, jak pan jest głupa, a nie czy pan jest głupi. Spieprzyłem. Miał być żart, a wyszedł suchar. Aż mi się w gardę sucho zrobiło. Ty wypierdalaj, ty... Wypierdalaj, no kurwa powiedziałem wypierdalaj. I muzyczka. Łowca. Jednego zabiło, a drugiego chyba... Nie. Jednego rozczłonkowało, a innego... Rozczłonkowało tak samo. Suchar. Sorry, że tak suszę, ale... Jak pamiętam też, w Alien vs Predator 2, Predator ma ograniczony kamuflaż przez energię. Tu mamy na szczęście nieograniczoną ilość kamuflażu. Czy możemy korzystać z kamuflażu ile chcemy i tylko kiedy chcemy. O, nagadałem się jak za ruski rok. Cały rok. Kolejny pasek. Leczę się. Dlaczego my niszczymy predatorów swoich? Dlatego, że ludzie chcą, jeśli posiadaliby taką technikę, byliby podobni do predatorów, czyli Audrey, i byłoby nieciekawie. Teraz wziąłem właśnie miny. Tu mam właśnie. Miny. Aha, dobrze wiedzieć. Dobrze dla mnie to wiedzieć, bo nie wiedziałem o tym, a nie czytałem tak na instrukcji, a za pierwszym razem doszedłem, żeby przejść. Znowu detonacja. A to nie, przepraszam, to nie jest detonacja, to jest przeciążenie. Spierdoloć! I wydeło pięknie drzwi. Nic nie widzę, nic nie widzę! A tak jeszcze pytanie pod koniec do was. Czy u was był śnieg? A wy co tu chcieli? Spierdalać! Jeśli jest więcej niż jedna ksenomorfa, nie będę używał tych ataków specjalnych na nie. Bo to się... Kurde, boję, że mnie załatwią.
Ale dziwne one są złożone, on tak ksenomorfy. I ciało mojego predatora ciemnie rusza się. Mniejszy szczegóły. Czy ktoś na mnie warkotał? Aha, to możemy sobie przestalić broń. Taki fajny HUD. To są chyba świetliki. To jest ciekawostka. Nie widać ich, co nie? A są jednak ksenomorfy. Nie zobaczymy ich, bo one nie wydzielają ciepła. Ja sobie poczekam, aż to działko przeczyści się. Już tu powinno coś być. Kurde mole! Aha. Dobra, ja to muszę działko zniszczyć jednak. Wiesz, jesteś tak kurwa wkurwiający, że... Twoja matka nazwała cię chyba wkurwiacz 2000. Nie wiem co to znaczy kompletnie. Imię kurwa napierdala jednak. Uf. Mówię, to ma bioskaner, to będzie mnie napierdalało. Tylko się nie pobudzi. Co jest? Idzie on tu, czy nie? Niespodziewanej strony do mnie przyszedł, to więc mu podetnę tętniczkę. Lepszy byłby komentarz po nagraniu mój i komentowałbym to, co już się stało. I to by chyba było lepsze, ale nie jestem pewien, to więc dam wam do wyboru, czy chcecie, żebym nagrywał komentarz z grą, czy po grze, ale oczywiście tej gry. Madejowe łoże. Opowiadam durnoty. Już mi się tematy kończą. Szkoda, że tu nie ma śniegowych tych map. A, i tak jeszcze zapomniałem na początku wspomnieć. Planeta nazywa się LV chyba 261. Chyba, coś tam LV i to jest planeta tropikalna. Fajna, co nie? Znaczy, jesteśmy na części tropikalnej. I to właśnie firma Wendley znalazła piramidę naszą, czyli predatorów i Yaudjina, czy się i chcą wykorzystać tą piramidę w celach, żeby się wzbogacić. Teraz wam pokażę, jest taka fajna sztuczka. No, jak to woli. Dość dużo to zabiera energii, ale lubię te miny z jednego względu. Zaraz zobaczycie dlaczego. Hej, Marin! Chodź tu! What the plan? Tu widzę jeden już został zabity, bo tu było chyba ich dwóch. Chcę to nagrać i pokazać wam. I nie udało mi się, ale... Trudno. Z naszego Marine zostało... gruzowisko. Ja już nie wiem, ile ten odcinek trwa. I nie mogę być zabawny. Co za dziadostwo. Wiecie, co mi tu brakuje? Kucania. Cześć i chwała Cezarowi. Aha. Dziwnie to zabrzmiało. A, i tak jeszcze wspomnę, jeśli oglądaliście Alien vs Predator 2 film rzecz jasna, to będziecie wiedzieli o co chodzi z tymi minami. To w rzeczywistości są skanery. Laserówki, miny laserowe, które po dotknięciu jakiegoś twardego podłoża wkręcają się tak jak słyszeliśmy i one właśnie potem nie wybuchają, ale wysyłają wiązkę laserową. Oh,
mordę, co to się stało? Trat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 
Chcę wam to pokazać, jaką pięknie wchodzi się, bo dobo, rom, pom, 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 pom. A myślę, że... ale pięknie wszedł. Trrr, bum. A wiesz, ciebie chyba załatwię z działeczka. Stand down. Stand down. Spiedalaj do piekła. Wiecie, właśnie rozczłonowałem. Piekło cię wzywa. To już koniec? Tylko dwóch? Łe, liczę na więcej. Tu będzie coś fajnego, pokażę wam. Ale tu miało być dwóch. Trzech. O, tu coś fajnego jest. Jeśli oglądaliście film Alien vs Predator 2, to będziecie wiedzieli, co to jest. W języku Yao Predatorów, Yao Dzi, to jest plugastwo. W grze to oryginalnie nazywa się Pretorianin, czyli połączenie ksenomorfy i Predatora. Proste i logiczne. Tak jeszcze dopowiadając, odcinki będą, nie będą się pokazywały w listopadzie. Listopadzie mam kurs z... mam kursy doszkalające z jako mechanik pojazdów samochodowych i doraźnie będą bardzo... no nie będzie często ich. No chyba, że cały październik nagram Alien vs Predator, kampanię Predatora i będę to wysyłał w... listopadzie, obrobione i już wszystko pięknie, ładnie. I tak dopowiadając, do zobaczenia, do usłyszenia, nara ludzie i żeby was więcej przybyło na zguli. No to narka.